Zawsze przyjemnie wziąć udział i wystąpić na Secure. Mam nadzieję, że będziemy kontynuować tą współpracę w latach kolejnych. Dzisiejszy temat jest związany z ochroną danych i myślę, że ponieważ jesteśmy na konferencji bezpieczeństwa, już nie musimy tak jak zwykle opowiadać sobie, że należy chronić zasoby, także raczej wszyscy sobie już tu zdają sprawę, jakie są konsekwencje bycia ofiarą ataku skutkującego wyciekiem danych. Jak wiemy, większość wycieków danych odbywa się przy użyciu prawidłowych danych logowania, którymi posługuje się najczęściej insider, czyli osoba, która okazała się nieuczciwa, lub osoba z zewnątrz instytucji i przedsiębiorstwa, która również jest nieuczciwa i najczęściej te dane logowania wykradła lub kupiła. Ale też coraz częściej podmiotem atakującym jest aplikacja posługujące się prawidłowymi kredencjalami logowania, dostając się do zasobów przez API. I jak historia pokazuje, dotychczasowe podejście do cyberbezpieczeństwa oparte na filozofii Secure Perimeter, czyli budowie zabezpieczeń na logicznych obrzeżach środowiska informatycznego, okazało się w obliczu tych zagrożeń niemal zupełnie nieskuteczne. Dlatego podczas tego krótkiego wystąpienia chcielibyśmy od razu przejść do rzeczy i pokazać, jak dane chronić lepiej, zmieniając tradycyjne podejście i dostosowując swoje działania do zasad koncepcji Zero Trust, czyli zerowego zaufania. Czym jest Zero Trust? Zero Trust ma chyba tyle definicji, interpretacji, ilu jest producentów i dostawców technologii cyberbezpieczeństwa. Według naszego w IBM podejścia do Zero Trust jest to koncepcja udzielania dostępu tylko właściwym użytkownikom do właściwych zasobów we właściwym czasie i na właściwych warunkach. Przy czym opieramy to podejście na całkowitym braku zaufania i każdego użytkownika i jego działanie domyślnie traktujemy jako potencjalne oszustwo lub atak. Oczywiście, dopóki tego nie zweryfikujemy pozytywnie. I najważniejsze, koncepcja Zero Trust nie odnosi się tylko do autentykacji i zarządzania dostępem. Wdrażamy tę filozofię we wszystkich warstwach środowiska, tak jak właśnie tu widzimy na tym diagramie, podchodząc do tego bardzo granularnie. I co jest w tym wszystkim najważniejsze, żeby dokonać dokładnego przeglądu realizacji dostępu i podkreślam uprawnień we wszystkich siedmiu warstwach środowiska. Nasze tematyczne w tym spotkaniu dane to bardzo duży obszar zastosowania dla koncepcji Zero Trust i te dane, tak jak tu widzimy, powinny być zidentyfikowane, powinny być zlokalizowane, szczególnie w czasach, kiedy w środowiskach chmurowych te dane często są przechowywane naprawdę nie wiadomo gdzie. Powinniśmy dokładnie przejrzeć usługi związane z danymi. Te dane powinny być zaszyfrowane, sklasyfikowane, olabelowane po to, żebyśmy mogli stosować jakieś polityki ochrony i wymuszać jakieś polityki dostępu. Najlepiej, żeby te polityki dostępu były realizowane przez rozwiązania typu DAM, czyli Data Activity Monitoring. Ochrona danych to też oczywiście narzędzie zapobiegające ich wyciekom, czy rozwiązania, które wykrywają anomalie w dostępie do danych, czy w ruchu na tych danych. I teraz, kiedy teoria zderza się z praktyką, widzimy najczęściej dwa takie typowe podejścia. W przedsiębiorstwach, w organizacjach, instytucjach bardzo często do ochrony danych wykorzystuje się przede wszystkim natywne funkcjonalności, które są dostarczane przez dostawców technologii bazodanowych. I ma to podejście wiele słabych punktów. I my jednak zalecalibyśmy, żeby stosować narzędzia, które unifikują stosowanie różnego rodzaju działań i polityk bezpieczeństwa na bazach danych. I właśnie w tym celu przygotowaliśmy filmik, który chcielibyśmy odtworzyć, ponieważ będzie to demonstracja, co możemy uzyskać stosując takie narzędzia unifikujące. Żeby specjalnie nie przedłużać po tym krótkim wstępie, ten film to jest demonstracja, którą przygotowaliśmy w ubiegłym tygodniu i my będziemy teraz ze Zbyszkiem dostępni w czasie tego odtworzenia, także serdecznie zapraszamy do pytań. I ja może już nie będę bardziej tego rozwijał, chyba że Zbyszek chciałbyś jeszcze coś dodać przed samym odtworzeniem i pozwolę sobie wystartować tą prezentację.
Budując rozwiązania bezpieczeństwa, musimy znać materię, której podejmujemy się chronić. W życiu codziennym nie zlecamy ważnych dla nas zadań nieprofesjonalistom, a wręcz przeciwnie, staramy się wybrać sprawdzonych i rzetelnych wykonawców. Nie inaczej musimy postępować w przypadku analizy bezpieczeństwa poprzez zaznajomienie się z architekturą infrastruktury informatycznej, identyfikacją możliwych wektorów dostępu i sposobów ich kontroli, monitorowanie zmiany konfiguracji, aktywności i podejmowanie reakcji bezpośredniej lub podnoszenie alarmu w sytuacjach ewidentnie naruszających lub sugerujących atak. Podejście zerowego zaufania, Zero Trust, stające się nowym standardem w usługach bezpieczeństwa IT, nakłada w rzeczywistości na nas obowiązek analitycznego podejścia w celu kontroli każdego możliwego wektora ataku. Przyjrzyjmy się takiemu podejściu dla silnika danych MongoDB, instalowanego w ramach infrastruktury własnej, gdzie jesteśmy odpowiedzialni zarówno za dostęp fizyczny do systemu operacyjnego, jak i kontrolę dostępu klienckiego. MongoDB to nowoczesna, nierelacyjna baza danych umożliwiająca wydajne przetwarzanie setek miliardów danych przechowywanych w formacie zgodnym z JSON i zwane dokumentami. Podstawowa instalacja może składać się z jednego węzła, ale właściwa implementacja wymaga przynajmniej trzech węzłów, zgrupowanych w replikę. W takiej konfiguracji dane są asynchronicznie kopiowane z węzła master do pozostałych. Tak duża nadmiarowość może być ograniczona do jednej kopii i wtedy drugi węzeł dodatkowy wykorzystywany jest jedynie w celu zapewnienia kworum przy określeniu roli master. Zapis odbywa się wyłącznie do węzła master, a odczyt może być rozproszony pomiędzy repliki danych. Daje to dużą wydajność, ale nie umożliwia prostej i skutecznej skalowalności, czy to ilościowej, czy też geograficznej. Duże, produkcyjne środowiska MongoDB wykorzystują dodatkowy mechanizm konfiguracyjny, polegający na rozproszeniu danych pomiędzy dwa lub więcej klastry replik, zwane fragmentami, z angielskiego shards. W ramach logicznej bazy budowane są kolekcje, które mogą być składane na pojedynczym lub wielu fragmentach. Kolekcja poprzez specjalny indeks może automatycznie lub na podstawie określonych warunków umiejscowiać dokumenty we właściwym fragmencie. Na przykład dane z klientem z Unii Europejskiej zostaną zapisane we fragmencie, który fizycznie jest ulokowany w centrum danych w Europie, a pozostali klienci w centrum danych w Stanach Zjednoczonych. Skalowalność pozioma nie ma ograniczeń i dodanie kolejnych fragmentów automatycznie lub przez określenie reguł rozproszenia przebuduje dane we właściwy sposób. W celu ułatwienia identyfikacji celu zapytań, takie środowisko wymaga dodatkowo klastra replik, które przechowuje informacje o konfiguracji fragmentów, a zapytania są kierowane do specjalizowanych usług routerów zapytań, tak zwanych Mongos, które automatycznie i bezbłędnie określają fragment dla bieżącego zapytania. Klient bazy Mongo, aplikacja czy też użytkownik, komunikuje się wyłącznie z routerami zapytań, co znacznie ułatwia określenie dozwolonych wektorów dostępu. Komunikacja pomiędzy klastrami replik i z repliką konfiguracyjną jest w znakomitej ilości przypadków ograniczona jedynie do wewnętrznych procesów. Mongo umożliwia nam prostą konfigurację, w której wszystkie połączenia będą wymagały szyfrowania z użyciem obustronnego uwierzytelnienia. Wszystkie opcje przechowywane są w formacie YAML. Sekcja TLS w obrębie ustawień NET wymusza połączenia tylko z użyciem certyfikatów. Dodatkowo wyłączony zostaje mechanizm lokalnego dostępu do silnika danych bez stosu TCP poprzez Unixowe sokety. W rozproszonej bazie danych nie są one wykorzystywane, a otwierają obszar możliwego ataku na nasz system. Wszystkie węzły klastra zostały skonfigurowane, aby wspierać jedynie sesje uwierzytelnione, co wydaje się chyba zrozumiałe. Opcja KeyFile określa specjalny, sekretny klucz wykorzystywany do wewnątrzklastrowej komunikacji. Możliwa jest także opcja wykorzystania zamiast tego klucza po prostu certyfikatów i używania szyfrowania z użyciem TLS-a. Te podstawowe ustawienia znacząco podnoszą bezpieczeństwo instalacji, ale jednocześnie zauważamy, że prosta zmiana tego pliku i restart węzła może otworzyć nam bezpośredni dostęp do danych. Podejście zerowego zaufania zakłada, że konto administratora systemu może zostać skompromitowane lub celowo użyte podczas ataku i powinniśmy w tym celu uniemożliwić modyfikację konfiguracji systemu MongoDB przez użytkowników systemowych. W tym celu wykorzystamy rozwiązanie Guardium Data Encryption for Files and Folders i zaszyfrujemy katalog, w którym znajdują się pliki konfiguracyjne i silnie ograniczymy dostęp do nich. Na każdym z węzłów MongoDB zainstalowany został wyspecjalizowany agent, ściśle zintegrowany z jądrem systemu operacyjnego i pozwalający kontrolować operacje I/O. Określone katalogi chronione są przez polityki, które po zaszyfrowaniu danych pozwalają na granularne określenie dostępów do plików. Katalog Databases MongoConfig
chroniony jest przez politykę MongoConf, która składa się z reguł analizowanych od góry do dołu dla każdego żądania IO. Pierwsza reguła jest standardowa i związana z funkcjonalnością inicjalnego szyfrowania danych i nie będę się nad nią skupiał. Reguła numer 2 określa, iż procesy zdefiniowane w grupie Mongo Processes mają prawo odczytu plików w chronionym katalogu. Identyfikacja procesu może być określona przez ścieżkę do binariów lub identyfikację binariów poprzez hash, co daje dodatkową ochronę w przypadku ataków wykorzystujących malware. W kolumnie effect przypisane zostały funkcje permit i apply key. Pierwsza oznacza, że akcja odczytu jest dozwolona, a apply key określa, że w czasie operacji odczytu dane zostaną odszyfrowane w locie. Procesy Mongo nie mają prawa do zapisu plików konfiguracyjnych, gdyż wykorzystywane są tylko podczas startu systemu i nie ma potrzeby określać uprawnień nadmiarowych. Z kolei reguła 3 skupia się na dostępie użytkowników zdefiniowanych w grupie Mongo Admins. Jedynym członkiem tej grupy jest Zibi i powinien mieć on prawo do odczytu plików konfiguracyjnych w postaci odszyfrowanej bez możliwości ich zmiany. W myśl zasady zerowego zaufania nie ma konieczności modyfikacji konfiguracji dla systemu produkcyjnego. Jeśli zajdzie potrzeba zmiany, powinna ona zostać zatwierdzona, co z kolei może automatycznie wymusić chwilową zmianę polityki i umożliwić zmianę pliku w chronionym katalogu. Guardium Data Encryption może tymczasowo pozwolić na prawo modyfikacji określonego pliku konfiguracyjnego, zamiast nadawać takie uprawnienia dla całego katalogu. Zmiana polityki może być zautomatyzowana poprzez dostępne API restowe i zintegrowana z wykorzystywanym systemem zarządzania zmianą. Kolejna reguła określa wszystkie inne próby odczytu, które są dozwolone, ale tylko w postaci zaszyfrowanej. Ostatnia z reguł odrzuca wszystkie inne operacje na plikach konfiguracyjnych, w tym próby ich modyfikacji lub usunięcia. Sprawdźmy, jak taka polityka działa na rzeczywistym systemie. Loguje się do systemu jako root, w którym znajdują się pliki konfiguracyjne dwóch klastrów replik przynależących do klastra konfiguracyjnego i jednego z fragmentów. Wyświetlany plik nie ma formatu YAML, ponieważ użytkownik root ma dostęp do nich jedynie w postaci zaszyfrowanej. To samo dzieje się, gdy próbuje edytować plik lub go usunąć. W ten sposób uniemożliwiliśmy superużytkownikowi modyfikację naszej instancji Mongo. W przypadku użytkownika Zibi, który pełni funkcję administratora bazy, ma on możliwość odczytu plików konfiguracyjnych w postaci odszyfrowanej. Ale jakakolwiek próba zmiany czy usunięcia ich jest niemożliwa. Podczas konfiguracji klastra MongoDB wykorzystywaliśmy certyfikaty, klucze publiczne i oczywiście sekretny klucz uwierzytelniający komunikację między węzłami w celu zapewnienia bezpiecznego i szyfrowanego połączenia między wszystkimi stronami komunikacji. Pamiętajmy jednak, że kluczowym elementem poprawnej implementacji usług szyfrujących jest ochrona materiału kryptograficznego, który w tym przypadku znajduje się w katalogu na chronionym systemie. Nie mamy możliwości zastosowania metody eksternalizacji kluczy, gdyż większość silników, w tym Mongo, nie wspiera takiej opcji w przypadku konfiguracji połączeń. Ale korzystając z zainstalowanego agenta Guardium Data Encryption, możemy wdrożyć nową politykę, która chronić będzie wymienione wcześniej pliki znajdujące się w katalogu Databases Mongo SSL. Ponownie reguła numer 2 pozwala procesom bazy na odczyt plików, a wszystkie inne dostępy pozwalają jedynie na odczyt w postaci zaszyfrowanej i uniemożliwiają ich zmianę i skasowanie. Użytkownik root jest w stanie pobrać pliki w postaci nieczytelnej i nie jest możliwa jakakolwiek ich modyfikacja. Logi, czy też rejestry aktywności, zmian, zdarzeń tworzone przez chroniony system nie mogą być podatne na próby manipulowania nimi, a zwłaszcza dokonywanie zmian lub ich usunięcie w celu zatarcia śladów działalności niepożądanej. Administrator ochronionego systemu powinien mieć wgląd w taki rejestr, ale bez prawa modyfikacji. Jakiekolwiek zmiany są niedopuszczalne. W dalszej części będziemy korzystać z systemu monitorującego aktywność użytkowników w dostępie do silnika, ale warto teraz nadmienić, iż Mongo
może zostać skonfigurowany do samodzielnego tworzenia osobnego rejestru audytowego, w którym znajdują się wszystkie zapytania do bazy. W takiej sytuacji także taki rejestr musi być chroniony przed manipulacją, gdyż w innym przypadku jego wartość jako materiał śledczy jest wątpliwa. Tym razem reguła 2 zezwala procesom bazy nie tylko na odczyt, ale także zapis plików znajdujących się w katalogu Database MongoLogs, ponieważ zdarzenia są przez nią generowane. Pozostałe reguły nie różnią się od tych, jakie stosowaliśmy w przypadku ochrony konfiguracji. Dodatkowo użytkownik root dla celów dydaktycznych otrzymał możliwość modyfikacji atrybutów plików bez możliwości zmiany ich zawartości. Guardium Data Encryption pozwala na bardzo dokładne i granularne określenie dostępu, a tutaj lista możliwych wyborów. Pewnie część z Was zauważyła, że w każdej kolejnej polityce zmienia się klucz szyfrujący. Oczywiście można wykorzystać ten sam, ale dobrą praktyką jest korzystanie z różnych kluczy do różnych zadań. Pozwoli to na szybsze i prostsze wykonanie rotacji klucza w przypadku jego kompromitacji lub konieczności reszyfracji danych wynikających z wymagań regulacyjnych. Na przykład w PCI DSS zdefiniowany okres czasu zwany kryptoperiod definiuje maksymalny czas, przez jaki dane kartowe mogą być zaszyfrowane tym samym kluczem. Użytkownik ZIBI ma możliwość przeglądania logów, ale jednocześnie nie jest możliwa ich zmiana lub usunięcie. W przypadku użytkownika root pliki są zaszyfrowane i niekasowalne, ale umożliwiliśmy mu zmianę uprawnień do nich. Dane przechowywane w bazie są przetwarzane głównie z użyciem dedykowanego języka i właściwego oprogramowania klienckiego, pozwalającego na komunikację przy zachowaniu wymagań uwierzytelnienia i autoryzacji działań. Musimy jednak pamiętać, że w końcowym efekcie dane te są składowane w plikach i w domyślnej konfiguracji łatwe do identyfikacji, także dla baz typu in-memory, takich jak SAP HANA. Loguje się do klastra MongoDB z użyciem standardowego klienta. W bazie User Activity znajduje się kolekcja Customers, która przechowuje dane osobowe, w tym także PESEL, pod atrybutem User Identity. Pierwszy na liście użytkownikiem jest Apolonia Wiertel. Spróbujmy znaleźć jej dane bez logowania się do bazy. Jako użytkownik root przechodzę do katalogu danych jednego z fragmentów klastra i przeszukuję pliki w poszukiwaniu ciągów znaków Apolonia. Taki litera znajduje się w 3 plikach. Prawdopodobnie imię Apolonia jest popularne u klientów tej firmy. Z użyciem edytora Vim w trybie binarnym szukam ponownie ciągu Apolonia. Już pierwsze wystąpienie wskazuje mi dane pani Wiertel i jej numer PESEL. Nie ma w tym nic nadzwyczajnego i powinniśmy zgodnie z zasadą zerowego zaufania uniemożliwić dostęp do tych danych wszystkim użytkownikom. Oczywiście mieliśmy dużo szczęścia, ponieważ trafiliśmy na fragment, w którym znajdują się dane pani Wiertel. Dla dużej bazy dystrybuowanej, rozproszonej, musielibyśmy prawdopodobnie przeszukać więcej poszczególnych fragmentów. Aby ochronić dane w plikach bazy, powinniśmy skorzystać z szyfrowania. I tu mamy klęskę urodzaju, ponieważ do wyboru mamy kilka metod. Przede wszystkim, co najłatwiejsze, możemy zaszyfrować pliki i dać do nich dostęp tylko procesom bazy danych. MongoDB pozwala na taką konfigurację nawet bez użycia Guardium Data Encryption. W tym przypadku Mongo wykorzystuje wskazany klucz i szyfruje pliki. Sam klucz może być wyniesiony poza system dzięki wsparciu dla protokołu KMIP. KMIP to standard eksternalizacji kluczy, ale aby go zaimplementować, potrzebne jest dodatkowe oprogramowanie, które bezpiecznie będzie klucz szyfrujący udostępniać bazie MongoDB. IBM ma takie rozwiązanie w swojej ofercie, ale my skupiamy się dzisiaj na użyciu Guardium Data Encryption. Dodatkowo istnieje możliwość ochrony danych przechowywanych w bazie poprzez ich zaszyfrowanie na poziomie wewnętrznym, w samej strukturze kolekcji. Tu także dostępny jest mechanizm budowany. Język MongoDB wspiera proces, w którym klient szyfruje przekazywane dane i dodatkowo zapisywane są metainformacje, które ułatwiają późniejszy proces ich odszyfrowania. Oczywiście każdy klient musi być właściwie skonfigurowany i mieć dostęp do zewnętrznego sejfu kluczy. Taki sposób szyfrowania jest najbardziej popularny w instalacjach typu PaaS w chmurze publicznej.
Bardzo podobny, ale znacznie prostszy mechanizm szyfrowania po stronie aplikacji dostarcza IBM Tokenization Server, gdzie klient odwołuje się na żądanie do usługi kryptograficznej z użyciem REST API. Przejdźmy jednak do scenariusza preferowanego w ramach tej prezentacji, czyli wykorzystaniu Guardian Data Encryption do zaszyfrowania plików z danymi. Polityka jest prosta i pozwala procesom bazy na pełen dostęp do plików, a użytkownikowi root zezwala jedynie na odczyt plików w formie nieczytelnej. Loguję się do systemu jako root i ponawiam próbę wyszukiwania danych Apollonii. Zarówno proste wyszukiwanie z użyciem grep oraz wewnątrz edytora Vim nie daje rezultatu, ponieważ pliki bazy danych są w pełni zaszyfrowane. Także próba ich zniszczenia kończy się fiaskiem. W przypadku użytkownika z DB nasza polityka jest bardzo restrykcyjna i nie ma on dostępu do całego katalogu z danymi. Rotacja kluczy jest wymogiem, a nie opcją. Konieczność reszyfracji danych powinna być ułatwiona i najlepiej nie wymagać zatrzymywania usług. Guardian Data Encryption w przypadku szyfrowania plików posiada mechanizm transformacji danych w tle, który eliminuje konieczność restartu bazy w momencie rotacji klucza i efektywnie wykorzystuje zasoby, kontrolując zużycie CPU. Katalog z plikami baz danych został zaszyfrowany 3 czerwca kluczem MongoData i zawiera w tej chwili 219 plików. Odszukuję klucz, którego bieżąca wersja ma numer 0 i wymuszam jego rotację. W wyniku wygenerowany został nowy klucz, który jest teraz aktualnym i posiada numer 1. Operacja ta automatycznie wymusza wykonanie reszyfracji danych. Mój klaster MongoDB przechowuje około 1 GB danych na każdym węźle, dlatego zadanie to nie zajmie więcej niż kilka sekund. Możemy ponownie sprawdzić stan chronionego katalogu i zauważymy, że zmienił się czas ostatniej transformacji danych i wskazuje teraz 7 czerwca. Dane zostały przeszyfrowane. Zaszyfrowaliśmy 4 obszary dysku i w ten sposób zapewniliśmy właściwą kontrolę dostępu do krytycznych elementów infrastruktury MongoDB, konfiguracji, kluczy szyfrujących połączenia, logów i samych danych. Mam nadzieję, że widoczne jest, iż Guardian Data Encryption jest całkowicie transparentny dla silnika bazy danych, a jedynie tożsamości uprzywilejowane stykają się z mechanizmem kontroli dostępu. Szyfrowanie dużych ilości danych oraz procentowo większości operacji I/O na systemie bazodanowym nieodłącznie wiąże się z pytaniem o wpływ szyfrowania na wydajność systemu. Odpowiadając na to pytanie, musimy pamiętać, że współczesne procesory, zarówno Intel, jak i RISC, są wyposażone w sprzętowe akceleratory kryptograficzne, znacznie zwiększające wydajność oprogramowania w operacjach tego typu. Guardian Data Encryption w pełni wykorzystuje ten potencjał i nawet w przypadku szyfrowania plików baz danych dodatkowa utylizacja CPU nie powinna przekraczać 10%. Pamiętajmy, że szyfrowanie w przypadku zerowego zaufania nie jest opcją, a zazwyczaj wymogiem. Tu warto wspomnieć także o planowanej aktualizacji dyrektywy NIS-2, która prawdopodobnie wejdzie w życie przed upływem 2 lat. I poza rozszerzeniem zakresu jej stosowania na nowe podmioty, bezpośrednio wskazuje na konieczność wykorzystywania szyfrowania w ochronie kluczowych systemów kraju. W bazach rozproszonych nie musimy skupiać się na tworzeniu fizycznej kopii zapasowej, gdyż niemożliwym jest zapewnienie spójności danych w takim procesie. W przypadku MongoDB jedyną wspieraną metodą kopii zapasowej jest kopia logiczna, polegająca na zrzucie danych poprzez podpięcie się do bazy jako jej klient. Przyjrzyjmy się temu procesowi. Na maszynie z adresem IP 192.168.171 wykonuje zrzut danych i zapisuje kopię zapasową do pliku pdump. Plik ten nie jest zaszyfrowany i bardzo łatwo odszukać w nim dane wcześniej już zmiankowanej pani Apollonii. Posiadając taki plik, jestem oczywiście odtworzyć wszystkie te dane w obrębie odrębnej instancji Mongo i wszystkie dane będą w pełni dostępne. Widzimy, jak ważnym jest zapewnienie kontroli nad tym, kto i skąd może wykonać logiczną kopię zapasową. W tym celu musimy skorzystać z rozwiązania klasy DAM, Data Activity Monitoring, jakim jest Guardian Data Protection.
Podobnie do Guardium Data Encryption, na każdym węźle klastra Mongo zainstalowany został agent, który ma możliwość podsłuchu wszystkich połączeń do bazy. Monitorowanie może działać w trybie online, co wykorzystamy, blokując dostęp nieautoryzowany. Zmieniam politykę ochrony baz na GN Mongo. Zawiera ona w tej chwili 8 reguł, które są przetwarzane od góry do dołu dla każdej operacji bazodanowej przychodzącej z każdej sesji Mongo. Przyjrzyjmy się pierwszej regule, której celem jest kontrola miejsca wykonywania kopii zapasowej. W sekcji Rule Criteria umieszczone zostały następujące warunki. Jeśli połączenie jest z adresu IP innego niż dozwolone, będzie to adres 192.168.173, i jeśli baza jest typu Mongo i zostanie w takiej sesji zidentyfikowana próba użycia narzędzia Mongo Dump lub Mongo Restore, to drugie pozwala na odtworzenie kopii zapasowej, to w takim przypadku wymuszane są następujące akcje. Przerwanie sesji, Sgate Terminate. Zdarzenie jest zapisywane następnie w bazie audytowej w celu analizy śledczej oraz generowany jest alarm wysyłany do zdalnego serwera syslog. Innymi słowy, w tej chwili kopia zapasowa może być wykonywana jedynie z adresu z ostatnim oktetem 73. Możemy oczywiście zawężyć warunki konieczne do wykonania zrzutu danych, na przykład do określonego konta bazodanowego. Sprawdźmy, jak taka polityka działa w rzeczywistej sytuacji. Ponownie uruchamiam zrzut danych na maszynie z IP 192.168.171. Tym razem jednak nie widzimy informacji o postępie pracy, a po chwili pojawia się błąd informujący o braku możliwości wykonania takiej operacji. Z kolei loguję się na serwer, gdzie wykonanie kopii jest dozwolone, 192.168.173, i uruchamiam Mongo Dump. Jak widzimy, polecenie zostało wykonane bezproblemowo. W raporcie aktywności w ramach Guardium Data Protection widzimy zdarzenia uruchamiane z obu maszyn z pełną strukturą zapytań wysyłanych do bazy. Mój system został skonfigurowany do wysyłania zdarzeń do prostego serwera logów i jak widzimy, pojawiły się tam zdarzenia związane z próbą wykonania kopii zapasowej z nieautoryzowanego adresu IP. Zdarzeń jest kilkanaście, co związane jest z wielokrotnym ponawianiem operacji przez Mongo Dump aż do wygenerowania błędu timeout. W produkcyjnych środowiskach zdarzenia będą wysyłane prawdopodobnie do systemu SIEM, gdzie poddane zostaną szerszej analizie bezpieczeństwa. Oczywiście w tak krótkim czasie nie ma możliwości przedstawienia wszystkich wyzwań związanych z wdrożeniem MongoDB w myśl zasady zerowego zaufania. Ale warto dodać, że kontrola zdalnego dostępu do bazy może być w pełni zaimplementowana dzięki Guardium Data Protection, których dodatkowe funkcje pozwolą nam sklasyfikować dane, zidentyfikować podatności, przetworzyć zdarzenia dostępowe i dzięki analizie behawioralnej wskazać sytuacje odbiegające od normalnego wykorzystywania systemu i w ten sposób proaktywnie chronić nasz system.